Cześć, witam was z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy sobie w FIFA Mobile, dobra. Live event. Tu w tym odcinku nie będę robił. Skupimy się tym razem na właśnie. No, tej wersji trochę innej. Atak mod, dobra. Wyszukujemy pierwszego przeciwnika, no i. Mamy pierwszego przeciwnika, ma o 100 fanów więcej. Sorry za mój głos, ale dopiero co się obudziłem, więc nie zwracajcie uwagi. A my jedziemy z mecz. Wbiłem ostatnio Pro 3, no te tiery się, no trudniej wbija niż były z botami gry, ale no jakoś dałem radę, no i dobra. Skład mojego przeciwnika jest gorszy overallowo, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, jedziemy. Ajajajaj, Diego Costa jest w składzie, miał być Aguero, ale dobra, to zmienimy na następny mecz. Dobra. Dani Ceballos, Castro. Ruletka, druga ruletka, gubi piłkę, ale odzyskuje Castro, pole karne, Castro obok słupka. Marco Reus. Podanie do Wilshera. Wilshere! Jack Wilshere utrzymał się przy piłce. Wilshere! Słupek. No niestety. Dobra, mamy dobrą akcję. Castro, tylko nie spaprać tego Diego Costa. 1-0. No i dobrze. Ceballos do Diego Costy. Niedokładnie. I koniec akcji. Marco Reus. Podanie do Wilshera. Wilshere z dystansu 2-0. Kolejna dobra akcja się zapowiada. Wilshere. Pole karne. Jack Wilshere. Podanie do Costy. Pusta bramka. Gol. 3-0. Diego Costa. Szansa na 4-0. Jest 4-0. Bardzo łatwo. Royce. No nie, dokładnie. No i strata prosta. Jordi Alba, no niepotrzebne wyjście, ale tak prowadzimy 4-0. Wilshere, kolejna akcja. Wilshere, podanie do Castro, 5-0. Łatwy ten mecz. Royce, Wilshere. Mogło być 6-1, ale no. Nie ma, Royce. Szansa na 6-1. Castro, 6-1. Jeszcze będziemy mieli szansę na 7. 3 sekundy, nie, ale nie zdążymy już tego strzelić. Tak jest. Ale ostateczny wynik to 6-3. Ziomek musiał strzelić dwie bramki, więc. No ale spokojne zwycięstwo, więc to się liczy. No i mamy teraz 190,5 tysiąca fanów. Victory Token oczywiście. I jedziemy z drugim meczem. Zobaczymy, jaki będzie nasz przeciwnik, jaki będzie miał skład. No i ogólnie. Kto będzie naszym przeciwnikiem? Bemik. No znowu ma 100 fanów więcej, no ale to nic nie znaczy. Jeszcze musimy poczekać na jego skład. No i zobaczymy jaki ma skład. Bo jak ma tam Totsy, no to może być problem. Chociaż ja też mam jego kosztę, no ale to jest jego skład, a to jest mój skład, no. Ma silniejszy ten skład, no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No jedziemy, Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa z dystansu. Mało brakło. Druga akcja, Diego Costa, ruletka. Ładnie się przedostał, Costa 1-0, ładnie. Ale w międzyczasie mój rywal też strzelił gola, więc jest 1-1. Podanie do Wilshera, Wilshere stracił. No i koniec akcji. Modric, Wilshere, ruletka, ale w międzyczasie żeśmy gola stracili, więc 2-1 przegrywamy. Castro. Kolejny gol, 3-1, Castro, Castro, ajajajajaj.
Coś nie wyszło. Dobra, teraz mamy dobrą akcję. Wilshire, tylko tego nie skitraj. Dobra, jest. 3-2, przegrywamy. Kolejna dobra akcja się zapowiada. Ale możemy to skitrać, bo na spalonym był Wilshire. Castro. Ruletka, zejście, podanie do Wilshire'a. Wilshire, słupek. Jeszcze Roy zdąży, czy już nie zdąży? Nie zdążył. Kebajos, ruletka. Dobre zejście, Kebajos. No obok bramki, no niestety. Wilshire, ruletka. Wilshire! Za lekko. Wilshire, kolejna ruletka. Strzał! Ale za lekki znowu. Wilshire, faulowany. No i teraz David Luiz. Podanie do Jordi Alby. Jordi Alba z dystansu zablokowany po raz kolejny. Castro jeszcze walczy. Wywalczył tą piłkę. Hector Bellerin. Ruletka, druga ruletka. Bellerin! Gol! 4-3. Jeszcze mamy szansę, ale to już jest za późno, by musiała ta piłka wejść do bramki. Nie wchodzi. No i przegrywamy 5 do 3, ale to nic. Myślę, że zagramy sobie jeszcze jeden meczyk, no i na koniec będzie niespodzianka. A jaka, to do końca odcinka poczekajcie, bo będzie się działo. Trochę. A my jedziemy z ostatnim meczem, z Saulem. Tym razem my mamy 100 fanów więcej, ale jak mówiłem wcześniej, nie ma to większego znaczenia. Tutaj są ważne umiejętności, no i w pewnym sensie w miarę dobry skład, żeby coś osiągnąć, bo jak no w sumie skład też nie ma znaczenia, bo jak ktoś ma taki przeciętny skład, a umie grać, no to może każdego pokonać. No ale dobra, zobaczymy. Ziomek ma 81 overalla. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może być łatwe zwycięstwo, ale mogą być męczarnie z takimi ziomkami. Dobra. Diego Costa, ruletka. Druga ruletka już była niepotrzebna i tracimy piłkę. Castro. Dośrodkowanie Wilshire. No co to było? Co to było, Jack Wilshire? Wilshire, teraz szansa na rehabilitację, ale chyba poda do koszt. Tak, Diego Costa. 1 do 0. Costa, podanie do Royce'a. Royce, 2-0. Pewne uderzenie. Castro, 3-0. Bardzo łatwo. Castro dogrywa do Wilshire'a. Wilshire, 4 do 0. No bardzo prosty mecz póki co. Rywal nie ma szans. Diego Costa do Castro. Castro do Wilshire'a i mamy 5 do 0. Castro, kolejna akcja. Podanie do Wilshire'a. Wilshire jest 6 do 0. No bardzo prosty mecz, wam powiem. Wilshire. No tym razem spudłował, ale to nic, 6-0 to jest. Wilshire, 7 do 0. Kolejna akcja, Diego Costa. Powinno być 8-0 i tak się dzieje. Kolejna akcja, Diego Costa. 9-0 i chyba będzie dwucyfrowy wynik. Może tak być w sumie. Ruletka, faulowany Diego Costa. Luis uderza rzut wolny, ale nie ma bramki. No i może jednak nie być tego dwucyfrowego wyniku. No i 9 do 0, wygrywamy ten mecz. Mogliśmy w sumie 10-0, no ale to nic. Pogrom mojego rywala. No i dobra. No i teraz przechodzimy do tej niespodzianki. Dawać. Co jest? Coś zladziło chyba, ale mam nadzieję, że to się odblokuje. Dawać. Bo nie mam czasu za bardzo.
Dawać, no. Nie będę czekał wieczność, no. Dobra, to sobie chyba trochę poczekamy, aż się wszystko ładnie załaduje. A tą niespodzianką będzie, no, jak pod koniec praktycznie każdego odcinka, no, ale tym razem z grubej rury pack opening, no, ale na razie coś zlażyło i musimy poczekać. Nie wiem czemu zlażyło, no, ale dobra. No i dobra, jestem już z powrotem. No i lecimy z pack openingiem. Mamy 16 paczek, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze otworzymy jedną ze sklepu. Dobra, zaczynamy od tej najsłabszej, czyli Player Pool. Mamy tutaj Schmitza z Düsseldorfa, Bundesliga druga. Teraz goalkeeper z pack. Pewnie nic ciekawego, ale Cisak, czy to jest? Nie. Australijczyk, no i dobra, mamy teraz 15 paczek tych League M Reward. Pierwsza z nich Morel, druga z nich liczę na jakiegoś chociaż jednego elita. No, Luis to elit to nie jest. Następna paczka to będzie, nawet nie będę czytał, bo trudne nazwisko. Kolejna i mamy Lebihana. Następna. I tutaj jest Giresse, już go raz trafiłem. Jeszcze mamy 9 paczek do końca. Sertik. No coś nie chcą elity lecieć. Jednego chciałem tylko. A token się trafia, no dobrze. Token mi się też przyda, więc nie ma problemu. Następna paczka to będzie Varys. Jeszcze 6 do końca. Następna i to jest Munier. Jeszcze 5 paczek, a tu nic ciekawego. Sabot. Następna paczka. Nangis. No a gdzie moje elity? Coś nie lecą, coś nie lecą. Bergiauty jakiś, nie wiem jak się go czyta. No i chyba przedostatnia paczka. Tu nie mamy elita. Czy w ostatniej paczce będzie elit? Wątpię, więc chyba bez elita się będzie. Tak jest, bal. No ale dobra. Tak jak powiedziałem, jeszcze lecimy do sklepu otworzyć paczkę. A jaką paczkę? Nie Bundesliga. Tylko otworzymy sobie EPL TOT 150 tysięcy. Wiem, że pewnie mi się to nie zwróci, ale no może z jakimś cudem. Kto to? Harry Kane TOT! O panie! O panie, ale mam fuksa. Harry Kane TOT! No nie wierzę. Otworzyłem taką paczkę za 150 tysięcy. Harry Kane TOTS, no i ja nie mam farta, no nie wierzę. Harry Kane TOTS. No i dobra. No i no nie wierzę, co? Harry Kane TOTS. Ale fuks. No i co? Chyba lecimy go przetestować. Jeszcze sprawdzę ile on kosztuje, ale. Ale co za paczka. A mówi, myślałem, że będzie szkoda tych 150 tysięcy. A tu taki traf, Harry Kane. O rany. Zobaczymy ile on kosztuje teraz, ale pewnie dużo. Dobra, inny filter wybiorę, bo. Ale Harry Kane, ale on jest trochę warty. Ta paczka. Co jest? Nie wiem o co chodzi, ale zaraz to obczaję. Dobra.
Gdzie jest Harry Kane Elite maksimum 94, chyba tak zrobimy. Czy po prostu tego toca na rynku nie ma? Nie, jest na rynku. A 93, dobra. Ja się overallowo pomyliłem, więc sorki. 600, 540 tysięcy, no. Ta paczka nam się zwróciła i to praktycznie prawie czterokrotnie, a my lecimy przetestować tego Harry'ego Kane'a. No co za paczka, no. Myślałem, że guzik z tego wypadnie, a tu taki Harry Kane. No za tego Harry'ego Kane'a musi być łapka w górę. Inaczej nie może być. A my lecimy go jeszcze przetestować, no i na tym ostatnim meczu zakończymy ten odcinek. No co za fart, Harry Kane. No, może częściej będę otwierał te paczki, no ale zobaczymy. Chyba nazbieram na jeszcze jedną i w następnym odcinku otworzymy jeszcze jedną. Bo co tutaj się wydarzyło, to po prostu nie wierzę w to. Teraz zobaczymy Harry'ego Kane'a w akcji. Ruletkę u mnie, dobra. Ruletka Harry Kane! 1-0, no i ładnie nam się jeszcze wkomponował w skład, więc no idealnie. Wilshere zablokowany. Wilshere, podanie do Castro. Castro, ruletka, weźcie w pole karne Castro. Jeszcze Harry Kane, no i 2-0. Łatwo. Modric, Wilshere, Kane, Harry Kane! Za lekko. Kane. Wilshere, Jack Wilshere, 3-0. No i kolejny prosty mecz. Castro. Ruletka. I będzie 4-0, mi się daje. Nie. Wilshere. Ajajaj, niepotrzebnie tam Castro był. Bellerin do Kane'a. Harry Kane, wystarczy, że minie Pepe, ale coś mu nie wyszło, a jednak się utrzymał Harry Kane. Jest 4-1. Fajnie się gra tym Harrym Kane'em. Nie powiem, że nie. Ceballos. Castro! Ale ładny gol od poprzeczki. 5-1. Wilshere. Wilshere zablokowany. No ale to nic. 5-1 to już jest dobra zaliczka. Wilshere. Bradley tam powalczył. Balotelli przejął. No i koniec akcji. Royce. Modric. Kane. 6-1. Ładna składowa akcja. Bellerin. Jeszcze Harry Kane ze szczupaka, ale to będzie koniec meczu. Już nie zdążę tego rzutu rożnego wykonać. 6-1, no i dobra. Bardzo fajnie się gra tym Harrym Kane'em, więc no dobra. No i dobra, ja się z wami będę powoli żegnał. Zapraszam was do następnego odcinka. No i cześć i czołem.